Dzisiaj w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi jesteśmy na półfinale konkursu The Look of the Year 2016. Przyjechali dzisiaj do Łodzi wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w naszych eliminacjach, w castingach organizowanych przez kilka miesięcy na terenie całej Polski. Idealny model to mężczyzna bądź chłopiec, który ma dobre warunki fizyczne, najlepiej naturalne, wysportowany i jednocześnie osoba cierpliwa, dowcipna, sympatyczna i otwarta na ludzi. Idealna modelka to jest dziewczyna, która oczywiście ma naturalne predyspozycje fizyczne, czyli jest wysoka, szczupła i ciekawa, jeśli chodzi o twarz. Nie musi to być klasyczna piękność, ważne, żeby była interesująca. Wybierzemy finalistów tegorocznej edycji konkursu The Look of the Year, modeli i modelki, którzy już 2 września zaprezentują się podczas wielkiej gali finałowej. Chciałabym zostać modelką, ponieważ jest to praca z ludźmi, wymaga dość dużego poświęcenia, ale też daje dużo korzyści. Można zwiedzać wiele miejsc i podróżować po całym świecie. Wziąłem udział w konkursie The Look of the Year, ponieważ zawsze chciałem otaczać się ludźmi ze świata mody. Chciałem podróżować po świecie, a także nawiązywać dużo ciekawych znajomości. Jedną z trudności, jakie stawia przede mną konkurs, jest na pewno chodzenie na szpilkach, bo powoli się do tego dopiero zaczynam uczyć, ale no, mam nadzieję, że sobie jakoś daję radę. Na co dzień pracuję na kolei, jestem konduktorem w jednej ze spółek kolejowych i dużo podróżuję. Pomysł na udział w konkursie The Look of the Year narodził się w momencie, kiedy poznałem na jednym z ostatnich castingów dziewczyny, które brały udział w tamtym roku w tym konkursie i gorąco polecały udział tutaj właśnie w Łodzi. Na półfinale przede wszystkim zwracam uwagę na to, jak przyszli modele i modelki prezentują się na wybiegu. Największą trudność przede wszystkim dziewczynom sprawia chodzenie na wysokim obcasie, ale mam nadzieję, że to wytrenujemy na zgrupowaniu przedfinałowym.